Dzień dobry moi kochani, witam was w ten poniedziałek, w środowy w sumie poranek, poniedziałkowy chciałem powiedzieć. No dobra, pojawiliśmy się, po prostu jesteśmy w Valentine, także idziemy robić kolejną misję. Jeśli chcecie, żebym was oprowadził po obozie, zrobię to trochę później, zrobię taki osobny poradnik, jak już zrobimy misję, która odpowiada za uzupełnianie materiałów itd., itd. Więc na razie ciśniemy z tymi misjami, robimy je. Zbierzamy teraz w kierunku ale tutaj mamy jakiś pytajnik. Co to jest za pytajnik? Dobra, usiądźmy. Poczekaj, jak samochody zobaczysz. They don't want folk like us no more. This their rules will be damned with you. No more outlaws. No more killers. Now it's us being hunted. Oh, they ain't stopping. Chłopak dobrze mówi. I guess we gotta pay for our sins. Oh, Arthur. What a sad world we live in. Well, I ain't sad, Mary Beth. Just realistic about what's coming. Keep thinking I should help. Dobra, rozmowę skończyliśmy, idziemy dalej do misji, chociaż. Nie mam pojęcia. Ten pytajnik dalej stoi, ale aha, wiem o co chodzi. Musimy panience przynosić teraz zioła różne, ale idźmy tutaj do wujka. Dawaj! Myślałem, że go kopnie. No nie, ten go kopnął. Careful not to work yourself to death there, uncle. I was thinking. Yeah, does it pay well? Eventually. So, while the rest of us are busy stealing, killing, lying, fighting to try to survive, you get to think all day. Well, it's a strange world we live in, Arthur Morgan. Do you want to head into town? See if we can find anything out? Sure. I got some errands to run. Great. Lecimy do miasta. Horses are ready. You gonna take the old man into town? You take us too? Well, what you got planned? Nothing. We'll find something for y'all to do. We always do. We're bored out of our minds. Been cooped up here for 2 weeks now. Karen's about ready to murder Grimshaw. Well, can Miss Grimshaw spare you? Can Miss Grimshaw spare you? What's happened to you, Arthur? Three young, healthy women want you to take them a robin. You're worried about house chores. Let's go. Fair enough. You got me. Come on in. Teraz będą ciekawe piosenki. Pojedziemy sobie bardzo spokojnie. Czuję, że szybciej na piechotę by tam panienki doszły, ale trudno. Już wytrzymają. Słuchajcie, jest sobie pierwsza misja w tym nowym tutaj rejonie. Widziałem, że sobie jest jeszcze jedna misja Valentine i druga jest na Flatnik Station. Ale żeby odblokować to Valentine, żeby już drogę sobie całą tutaj odblokować do Valentine, pojedziemy tam po prostu. Na razie zrobimy wszystkie misje tutaj z obozu. Później będziemy się dalej przenosić, żeby po prostu nie mieć żadnych tutaj braków. I przeczytałem, co tam wymagane jest na przejście gry w 100%, wcale nie jest to takim wielkim wyzwaniem. Więc uda się to bez problemu zrobić. Mm-hmm.
Patrzcie, jaki fajny wjazd. Dwa drzewa powalone na siebie. A to jest chyba jakiś znak. I się zaczyna. Nawet wujek się dobrze bawił. Skończyło się? Chyba tak. Kilka tych zwrotek tutaj powtarzały dziewczęta. A my już niedaleko Valentine. Czy tak niedaleko? W sumie zaraz sprawdzę. No już jesteśmy w sumie Valentine, dobra. Trochę do zrobienia tam będziemy mieli zapewne. Szkoda, że nie możemy teraz oddać steru wujkowi, wujek by poprowadził. Halo? Szybciej musimy za nim pojechać, bo coś się wydarzyło. Dobra, ja idę pomóc. Pewnie, że ci pomogę. Tego białego pewnie. No chodź, 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 chodź. Cicho, cicho. Czy się uspokoił? Możemy już go dosiąść? Czy nie? Jeszcze go poklepię dla pewności. No i dziewczyny niech widzą, jak to się robi. Szczery do bólu. Dobra, wracamy na wozik i lecimy dalej do Valentine. No, miasteczko już widać. No, pociąg przyjechał. Słuchajcie, bardzo fajna jest tutaj sprawa z pociągami. Wygląda to zupełnie inaczej niż w Red Dead Online. Można normalnie nimi podróżować. No, w sumie tam też można, no ale tu można się rozsiąść w wagonie i tak dalej. Tu są wagony jeszcze do przewożenia ludzi. Mm-hmm.
Tato już nie wie, jak ma jechać ten. Dobra, ten, bo mam brodę. Jesteśmy w mieście, zobaczcie, jak to wygląda. Sure don't want to be back up there. You think we should have asked Molly to come with us? Oh, no. Miss O'Shea is far too high and mighty now for the likes of us. Or to do any real work. She's a society lady now. Okay. Take a good look around, ladies. Let's see what we got here. Jakiś pies ujadł na babę z miotłą. Słuchajcie, i tutaj ci wszyscy NPC, którzy są na bokach, oni mają wszyscy swoje życie, jakbyście ich poobserwowali, naprawdę bardzo fajnie jest to zrobione, nikt nie jest pominięty z nich. Will you remember that, though, Arthur? Probably not. Let's park up down the end there, near the stables. Tylko się jakieś datki zbiera. Why don't you just back off? All right. Here we are, just like I said. The cultural center of civilization. Man at his finest. Uncle. What are we doing? Well, we're gonna do what any self-respecting maniac does. Put the women to work. With pleasure. We'll start at the saloon. Okay, just stay out of trouble. Don't get yourselves noticed. Right, I need to get something from the stores. Okay, well, we'll see you at the general store when you're done. Come on, ladies. Imagine we're in Paris. Come on. I imagine Paris and Paris. So that's how you see yourself, is it? A maniac? Well, in my youth, I used to be known as the one-shot kid. Okay. I'm not gonna ask why. You are a sad man, Arthur Morgan. But I know you love me. Desperately. You're my favorite parasite. No. Ringworm's my favorite parasite. You're my second favorite parasite. Very funny. I lied. Ringworm. Then rats with the plague. Then you. Shut up. It's the place now. Come on. No, to wbijamy do środka. Uczymy się teraz kupować przedmiotów. So, what do you need? Hell, a drop of whiskey for a start. You know, something to pass the time while we're waiting on the women. Always thinking ahead, ain't you? You're looking a bit tired there, Arthur. Why don't you pick up some coffee while we're here? Let me know if you have any questions, fellas. Whiskey's on the top shelf, nearest the door. Gdzie mamy kawę? I co to tutaj jest? Są słodycze? Gdzie ten rzucia? No, kupuję! Kawa mielona? I chyba to tyle, nie? Więcej nie potrzebujemy. Przerywnik, czyli co się będzie działo? Here's to your good health, my sir. It's a funny world, you know. This time in my career, I pictured myself being married to an heiress. Gentlemen, I think I got something good. What? I snuck into this fancy house. Acted like a servant girl. Usually works. Someone was saying her sister was taking a trip from New York or someplace. Train full of rich tourists heading to Saint Denis and then cruising off to Brazil. Okay. A train laden with baggage and passing through a bit of deserted country at night as to get to the docks in time for the tides in some place called Scarlet Meadows. Yeah, I know it. Yeah, yeah, it's right out near New Hanover. Right, it's real quiet out there. Sounds good. We're still in care.
I think at the hotel, they were picking up some drunken fellas that they was gonna rob. Why? Seemed easy. They have been gone for quite a while. I guess I'll go see if there's any trouble. Oh, there's Tilly over there. That does not look ideal. Excuse me. Ratujemy ją. Get your hands off her, friend. Who are you? A friend of mine. Get off her. No, wydupcaj. Who would exactly? Zobaczysz. You wanna find out? You're making a big mistake, Tilly Jackson. Just get lost. I ain't doing this with you. Go away with Uncle America. They're across the street. Okay. I teraz szukamy tej drugiej typiary. Look after her. I'll go see about Karen in the hotel. Can I help you, sir? I'm looking for a girl who came in here earlier with a drunk fella. Mid-20s, blonde. You'd remember her. Yeah, they're in 2B upstairs. Are you a friend of his? A friend of hers. Dobra. Czyli to jest tam przy końcu. Jakaś tragiczna muzyka, co się będzie za chwilę działo. Oczywiście, nie sprawię żadnych kłopotów. Na spokojnie, panie. No, powolutku i wbijamy się. Ty. Już się złożył, jeszcze raz. Może on coś będzie miał ciekawego? 60 centów. No dobrze. Stupid bastard was boasting about the bank. Bank? Sure, I know small town banks are usually a waste of time, but this is a livestock town. There's lots of cash sometimes. Okay. Patrz, już mamy dwa tropy. Tyle na chwilę tylko tutaj przylecieliśmy, mamy dwa tropy. Ale poczekaj, pani. Ja tutaj muszę przeszukać wszystko, nie zostawię. Nic nie ma, nic nie ma. Tutaj chyba też nic nie będzie. No niestety nie ma. Zobaczmy tutaj. Też nic. Też nic. Też nic. Kurde. Czyli właściwie wszystko zabrane, co było do zabrania. Zobaczmy jeszcze inne pokoje. Da się tutaj wejść? A. Da się to otworzyć? Nie da się tego otworzyć. Zobaczmy tutaj. Te jest zamknięte. Wpis, diet, wszystko wyzamykane. Oczywiście, że na górze wszystko w porządku. Gość tylko leży na glebie. Bo, można to otworzyć. Zobaczymy, czy jak ja to otworzę, czy on będzie coś tutaj do mnie skakał. Nie. Nic mi nawet nie zwrócił na mnie pewnie uwagi. Chodźmy tutaj do tyłu jeszcze. Ladies first. No wychodź. Czekajcie. No, dostało ładnie. Jeszcze nie przypuchła. Thank you, Arthur. I don't much like being saved, but when I have to be. I understand. You okay? Sure. He only punched me. Arthur punched him a lot harder. All right then. Hey. Who's that guy over there looking at us? Weren't you in Blackwater a few weeks back? Me? Oh, wow. Ain't from there. Oh, you were. Well, I definitely saw you with a bunch of fellas. Me? No. Impossible. Listen, buddy. Come here for a minute. I saw you. Come here. Come. Get. Lecimy za nim. I don't like this. Me neither. Go get the girls home. I'm gonna go have a word with our friend. Be careful, Arthur. Just a word. Yeah. How about you, sir? Just borrowing it. You stay away from me! Get back here, right now!
Musimy szybko go dojechać. Zobaczymy, czy nam się uda. Jeszcze kurę zajebałem. Nie ma, przepraszam. Aż po prostu psipał. Szybkiego konia ma. Wiecie co, ja mam dobre serce. Nie dam mu spać. Why are you telling lies about me? No, no. I got it wrong, partner. I got it very wrong. Now please help me up. I ain't never been in Blackwater. Then why are you chasing me? I've got an unfortunate face. Yes, yes, me too. Now please pull me up. Please. I'm begging you. Dobra, chodź tutaj do góry. Come on. You okay, partner? No. No, I am not. I'm a mess. Well, you ain't dead. There is that. Jimmy Brooks. I think it's best for both of us if we pretend this never happened. Well, I agree. You saved my life. You're a good man, and I, here. You want a pen? It's one of them steel ones. Oh. That's very kind of you. But I'm not a good man, Jimmy Brooks. Not usually. You see, I was in Blackwater. I killed people. And maybe I should have killed you. Should I have killed you, Jimmy Brooks? Me? I never saw you. Not now, not never. I think we have an understanding. Of course we do. Jimmy Brooks. I will remember that. I've got a good memory. I haven't. not one lick. Not one cent in this year old mind. Come on. Dobra, co tam było na 100%? Znaleźć karę w czasie... Aha, dobra, to karę by trzeba było znaleźć, ale ja robię tę misję na spokojnie, także nie zaliczyłem tego na 100. Dobra, musimy teraz tego konia dostarczyć do tego, do Valentine. Możesz zwrócić ukradzionego konia jak właścicielowi Valentine, aby zyskać honor, więc... Stracamy. Tu gdzieś powinien być właściciel tego konia. No musiałem. Dobra, moi kochani. Jak widzicie, trzeba teraz wrócić do obozu jakoś. Konia mamy daleko. Wujek zabrał ze sobą powóz. A no zabrał. Dobra, to zrobimy to po prostu inaczej. Na razie kończę ten odcinek. Za chwilę on się pojawi na YouTubie. Dzięki za oglądanie. Czekajcie na kolejne odcinki. Jutro pojawi się kolejny.